Po meczu Rebels kontra Falcons razem z nami jest jeden z członków polskiego składu, czyli Kamil Kiserek-Banak. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło wczoraj, czyli od... Nie wczoraj, przepraszam, jeszcze wcześniej, czyli od waszego awansu z play-inów. Jakie nastroje panowały w drużynie po tym no, niewątpliwym sukcesie, no bo nie da się ukryć, że wcześniej nie przewidywano was w kwestii awansu. Szczerze, na samym początku byliśmy bardzo... W ogóle ciekawie, jak to jest, bo tak naprawdę żadna polska drużyna nie wyszła tak naprawdę do group stage'u od wielu lat. To tak naprawdę byliśmy, od samego początku tak byliśmy skazani na przegraną, więc jakby stawiali nas, że nie wygramy pierwszego meczu na Cloud9, a jednak okazało się, że jesteśmy w stanie wyjść z play-inów. A jeżeli chodzi o to, jak było życie po tym, jak wyszliśmy, bardzo dobre. Tak samo potem na meczu na przykład z Face nie czuliśmy w ogóle presji. Tak naprawdę to drużyny, które grały na nas, bo byliśmy underdogiem, oni czuli tą presję, a my mogliśmy tylko zrobić to, co chcieliśmy. Ale myślę, że na przykład mecz z Face był jeszcze do targania. No właśnie ten mecz z Face. Były momenty, w których to wy rozdawaliście karty i walczyliście o ten comeback na obu mapach, no ale jednak czegoś zabrakło. To kwestia braku doświadczenia, które dopiero zdobywacie, czy może wynikało to z czegoś innego? Wydaje mi się, że tak. No, nie ukrajmy, jest to imię, jem, a to jest mój większy pierwszy LAN, tak samo Flya. Poza tym było tylko jakieś parę turniejów od PLA i tak dalej, no to jest to niewątpliwy sukces dla nas, że w ogóle udało nam się dojść do takiego poziomu. A jeżeli chodzi o match face, to myślę, że gdybyśmy lepiej wchodzili w pierwsze połówki, to rundy by były jeszcze lepsze. A największy ból mamy bodajże do Nuka, gdzie przegraliśmy tam finalnie mecz na Echo albo Force przeciwnika. Tak, to mogłoby się to jeszcze skończyć może dogrywką nawet, ale był sukces, tyle by się jednąć rundy dla nas. Sporym sukcesem, przynajmniej według mnie, jest też to, jak wyglądacie mentalnie, bo graliście często przeciwko lepszym drużynom, musieliście gonić ten wynik, no i mimo to, to gonienie wyniku no, wam wychodziło, a to by wskazywało, że ten mental jest u was mocny. Tak szczerze nie ukrywam, że z chłopakami znam się wcześniej, poza teamem, tam poznałem ich w lidze pewnej i po tym, jak dostałem się do składu, to w ogóle vibe, który panuje w drużynie, no to po prostu jesteśmy kumplami na serwerze i poza nim. Myślę, że to dlatego. I tak samo na serwerze, no każdy się vibuje, po prostu, no nie ma czegoś takiego, żeby każdy był załamany i tak dalej. No każdy jest od tego, żeby sobie pomagać. No jeszcze wcześniej, jak gadałem z twoimi kolegami z drużyny, to bardzo dużo dobrych słów słyszałem na temat Grześka, że Szpero bardzo wam jednak pomaga też właśnie pod kątem tego wsparcia psychicznego. No nie będę odgrywał, od kiedy Grzesiu dojechał na trenerkę, no to uśmiech po prostu nie znika. No jednak Grzesiu jest trenerem, który naprawdę potrafi zrobić swoją robotę, chociaż dopiero to naprawdę, wiesz, wsunął się w ten fach. Tak samo jest dobrym przyjacielem poza serwerem, z którym można bez problemu pogadać. To jak bardzo się zmieniła sytuacja u was w drużynie, jeżeli chodzi o wasze czucie gry, o waszą pewność gry od momentu, albo inaczej, porównując z tym, jak nie było Grześka, jak byliście jeszcze Palomą, w porównaniu z tym, jak jesteście teraz Rebels, no i Grześek stoi za wami. Na pewno jest to duża pomoc mentalna, jeżeli chodzi o to, bo wiadomo, że po na przykład przegranych meczach było jakieś takie wytykanie głupich błędów i tak dalej, i robienie tego w niewłaściwy sposób, a gdy Grzesiek przyszedł razem z performance coachem Tonim, no to bardzo się to zmieniło, bo gadamy bardziej, powiedzmy, w humanitarny sposób. Co znaczy humanitarny? No po prostu, grzecznie rozmawiamy sobie o błędach. Aha, rozumiem. Przechodząc już do dzisiejszego meczu z Falcons, na Vertigo szczególnie chyba musi was boleć fakt, że no wygraliście oba pistole, no a mimo to jednak przegraliście ten mecz, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy MR12, to te pistoletówki są podwójnie ważne. No, najbardziej boli mi się wydaje, że Tero, bo jednak CC to dużo naszych błędów, a po Tero wystarczyło moim zdaniem grać pod Bonside A, który był bardziej weak. A jednak tego nie zrobiliśmy, no ale jednak Falcons nie jest byle jaką drużyną, tylko drużyną, która była wykupiona z gwiazd i że daliśmy im powalczyć w taki sposób, a na Nuku jeszcze tym bardziej, no to dla nas to jest wielki sukces. No właśnie, bo w sumie znowu byliśmy świadkami tego, że goniliście ten wynik i to gonienie do pewnego momentu wam wychodziło. Czujecie się dobrze w takiej pozycji, że jakby to tylko na was spoczywa ten ciężar, nie musicie czekać na to, co zrobi rywal, tylko to od was zależy, czy uda wam się zrobić ten comeback, czy nie. Moim zdaniem zrobilibyśmy ten comeback, gdybyśmy się trzymali założeń, które mieliśmy to jakby w grze, a zrobiliśmy powiedzmy, że dwie rundy, które nie były z tymi założeniami, no i przez to się powoli posypało, no ale i tak moim zdaniem opór postawiliśmy, wygraliśmy też parę rund, które nie powinniśmy wygrać, między innymi na przykład Echo, to dobry mecz moim zdaniem po prostu. No. No ale trochę Boros was pokara na tym Vertigo. No było z Borosem, tak samo ze Snapim. Nawet ze Snapim się trochę pokrzyczeliśmy, ale piątkę przebiliśmy na koniec i było fajnie. No wiedziałem, że te banterki tam między wami szły ostro i wy do nich i oni do was. Tak, ale po meczu podszedłem do Snapiego, porozmawiałem. Snapi powiedział, że to jest bardzo fajny jakby dodatek do gry i który dodaje duże emocji, więc bardzo przyjemnie. A jak wrażenia z gry na Anubisie, bo na tej mapie jeszcze was tutaj nie oglądaliśmy. To był wasz debiut na tym jemie na Anubisie i w sumie trudno było powiedzieć, jak wy się na tej mapie czujecie, a jak to wyglądało u was? Trenowaliście jakoś szczególnie tę mapę? No, jeżeli chodzi o
Praki, to na Prakach bardzo dobrze nam szło na Nobisie i właśnie chcieliśmy bardzo, żeby piknęli Nobisa na nas, bo wiedzieliśmy, że mogą piknąć albo Nobisa, albo Ancienta. No i piknęli, powiedzmy, tą lepszą mapę dla nas. No i mi się wydaje, że mogliśmy tam skończyć to jeszcze szybciej, tylko presja nas trochę po czasie zjadła. I myślę, no myślę, że tam do 7 mogliśmy to skończyć, ale bardzo, bardzo łatwa mapa pod kontrolą, moim zdaniem. No to wasze tero było szczególnie imponujące, no bo tak naprawdę nie... Falcons nie za bardzo w ogóle mogło cokolwiek tam zrobić. No, te mapa tero w końcu, ale graliśmy z planem, założeniem defaultu, wszystko wychodziło tak jak chcieliśmy. Dawali nam duże miejsce też na mapie i nie wkraczali za dużo pozycji, co jest dziwne. No ale Nioh z kolei wygląda już zupełnie inaczej, tam trochę ta różnica, przynajmniej takie było wrażenie, że Falcons przede wszystkim w tych pojedynkach indywidualnych, skillowych, takich jeden na jeden, nad wami góruje. No, też bardzo szkoda na pewno jednej rundy, w którym Fly miał klacza 1 na 1 i plantował bombę Sampaius na dole, to też bardzo dużo żarło. W ogóle są dwie rundy na samym początku Tero, które nam trochę zniszczyły tę grę, tak to byśmy skończyli połówkę, myślę, że 7-5 albo 8-4 dla nas. No ale co było, to było, teraz trzeba pracować i dalej się rozwijać. Ale jednak takie turnieje jak ten, to pokazują tak naprawdę, jak wygląda gra online, a LAN. Ale tak czy inaczej, no do ostatnich chwil walczyliście na Nioku, bo tak naprawdę no, niewiele brakowało, a mielibyśmy jednak dogrywkę. Dokładnie tak, a myślę, że w dogrywce kto by wiedział, pół na pół, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. No tak, no to prawda. No tak czy inaczej, IEM już za wami, ale zostawiliście po sobie bardzo dobre wrażenie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś w was nie wierzył, no to raczej zmienił zdanie, a jeżeli nie zmienił, no to już chyba nic go nie przekona. A wy w waszym poczuciu jakby czujecie się o wiele mocniejsi niż jeszcze kilka dni temu, kiedy tu przyjeżdżaliście? Na 100%, bo naszym takim maksymalnym założeniem było wygranie na początku meczu po prostu w play-inach. A okazało się, że wyszliśmy do grup stage, tak więc powiedziałem. No ale nasze założenie kompletnie się zmieniło na lepsze i myślę, że jesteśmy bardziej pewni siebie i bardziej zrozumieliśmy, jak to wygląda po prostu gra na większym poziomie. No nie ukrywajmy, że to jest tier 1. Ale tak czy inaczej, teraz wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze zadanie przed wami, bo IEM IEM-em, ale IEM się już dla was skończył. Teraz musicie potwierdzić, że to nie był, w cudzysłowie, wypadek przy pracy, tylko że no, stać was na to, żeby takie mecze jak ten dzisiaj czy z Cloud9 rozgrywać częściej. Sądzisz, że poradzicie sobie też z ciężarem, który będzie niewątpliwie się z tym wiązał? Myślę, że tak. Mamy duże zaplecze od Rebels, bo nie ukrywamy, że organizacja nam stara się pomaga i to zaplecze, które nam oferuje, jest ogromnie dobre dla nas. Po prostu mamy psychologa, performance coacha, tak samo jak Grzesiu jeszcze pomaga. Jeszcze ciągle pomaga. No i nie ukrywajmy, że no jednak presja będzie, ale trzeba nią jakby działać. A i też jesteśmy nowym teamem, działamy ze sobą po prostu miesiąc, więc... A celujecie teraz coś konkretnego? No bo na RMR-ze właśnie zobaczymy, więc jaki jest kolejny cel Rebelsów? Trzeba powiedzieć Challengerze. To życzę powodzenia w takim razie i dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem wszystkim podziękować za kibicowanie i za wszystkie miłe komentarze, bo powiedzmy, że byliśmy drużyną po prostu, której nikt nienawidził, a po IEM-ie się to zmieniło i widząc te wszystkie komentarze jesteśmy bardzo po prostu wdzięczni. Dziękuję bardzo.